To przecież nie jest moja wina! A może moja? Są takie wydarzenia w naszym życiu, których kompletnie nie rozumiemy. Chłopie, porypało cię. No, ale melanż. Okej. Wszystko mi wolno. A czy wszystko przynosi korzyść? Awans? No, polemizowałbym. Trzeba pomalować na chwilę. Sam? Mógłbyś poprosić kolegów o pomoc. Co jest? Chcą nas dojechać za dealowanie na nie swoim terenie. O! Stary, nie teraz. Widzisz, gdzie jesteśmy? Pan nie przyszedł do muzeum, tylko do pracy. Zamieniłem bejsbola na pistolet i wszedłem do tak zwanej już pierwszej ligi, na moją miarę. Wynaćpałem się pierwszy raz, drugi, trzeci i już później poleciało. Nagle staję się zupełnie inną osobą. Zaczynam dostawać coraz liczniejsze propozycje za sesje zdjęciowe. Pamiętam taki moment, kiedy ja otworzyłem okno i przestałem się bać. I ja wiedziałem, że ja to po prostu zrobię. Policzę ci za to spóźnienie. To jest chyba jakaś pomyłka, bo ja to akurat mam pracę. Tak? A jaką? Catering prowadzę. Nagle otwieram oczy i walczę o życie. Pierwszy raz poczułam, że jestem wolnym człowiekiem. Chcę zmienić moje życie. Gdzie tutaj, no? Poczułem, że im wszystko stracone. Można postawić wszystko i walczyć o siebie, o swoje życie. Halo, halo, dobry wieczór, dzień dobry, szczęść Boże. Witaj, Janie, daj znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Oj, słuchaj. Boże, dobry wieczór. Słychać, ale trochę przerywa, więc nie wiem, czy się za chwilę nie przerzucę na telefon. Okej, dobra, ja zaraz spytam naszych tutaj widzów, czy słychać, czy widać, ponieważ dziś naszym gościem jest Jan Sobierajski, reżyser filmu Powołany 2, ale też Powołany 1. Raz jeszcze, Janek, mogę tak do ciebie mówić? Janek, czy Jan, czy Janie? Momencik, o dobra, ja się przerzucę na drugie źródło. Możesz mnie przepiąć na chwilkę i zaraz zobaczymy. Okej. I widać i słychać, tutaj widzę, że komentarze. Mam potwierdzenie, dobra. Jest okej? Dobra, a powiedz mi, czy dasz radę mnie przerzucić na drugie źródło, na telefon? Wiesz co, teraz już cię nie przerzucę, bo ty musiałbyś to ze swojej strony zrobić, żeby cię, tu jesteś, dobra, o, okej, już cię przerzucam, dobra, to tego robimy remove i tego tutaj zrobimy. Jestem, to ja. O. Tak będzie na pewno lepiej. Okej, super, czyli raz jeszcze, ja nie witam cię serdecznie, czy mnie słyszysz, czy mnie widzisz? Tak, bardzo dobrze. Dobra, świetnie, tak na początku spytałem, czy mam mówić Jan, Janek, Janie, Johnny, John, nie wiem, jak mam się do ciebie zwracać. Nie no, Przemku, znam się już nie od dzisiaj, także także po imieniu będzie okej. Dobra, świetnie. Raz jeszcze naszym gościem jest Jan Sobierajski, który jest reżyserem filmu Powołany 2, ale też i reżyserem filmu Powołany 1. Witaj serdecznie, Janek, na naszym kanale. Witajcie wszyscy, którzy do nas będziecie dołączać tutaj na czacie, na żywo. Też będzie możliwość, żebyście zadawali pytania. Na sam początek rozpoczniemy krótką modlitwą, żeby to tak spriorytyzować, a zatem Pana Boga na pierwszym miejscu postawić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Janie, módl się za nami. A dokładnie Święty Janie Maria Wianeju, jestem spod tego świętego, który jest prawdopodobnie jedynym do tej pory kanonizowanym czynnym proboszczem. Tak jest, zgadza się, to jest mój ulubiony święty, tak od razu dodam, tak więc to też nas łączy, tak, święty Jan Maria Wianej jeszcze z czasów liceum jednego. Zatem te mamy duchowo-modlitewne, że tak powiem, formalności mamy za sobą. Mam tutaj na karteczce pytania do ciebie, ale zacznę od czegoś innego, bo mieliśmy się zobaczyć na premierze Powołanego 2 i tutaj raz jeszcze chcę cię przeprosić, że mnie na tej premierze nie było, tak jak mnie wcześniej nie było też na premierze do Chosen. I od razu spytam, czy będzie Powołany 3? O kurczę, wiesz co, no to jest tak, że Powołanego 2 też żeśmy nie planowali. Okay. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że po Powołanym 1 zrobiliśmy dwa duże dokumenty do Telewizji Polskiej pod tytułem Tętno, a później szykowaliśmy się już do zupełnie innego filmu. No ale takie przyszło rozeznanie głęboko w sercu i też takie znaki temu towarzyszyły, że trzeba podjąć ten temat. No i co? No my jesteśmy tylko sługami w rękach Pana Boga. No Pan Bóg mówi, a my jesteśmy narzędziami, po prostu wykonujemy to, co nam zleca. I tak żeśmy te rękawice podjęli, bo temat nie był prosty, bo dotrzeć do też młodszych widzów, tych młodych, powiedzmy, takich licealistów czy kończących podstawówkę, no to też jest nie lada wyczyn. Tak jest, bo jesteś dwa dni po premierze, prawda? To tak, tak. Powiedz, jak samo poczucie, jak w ogóle premiera, czy też przedpremiera właśnie Powołanego 2? Podziel się z nami wrażeniami. No, muszę przyznać, że nikt z nas się nie spodziewał tak uroczystego wydarzenia. Zrobiliśmy je w centrum Polski, tak jakby właśnie z tego miejsca miałaby wyjść taka wielka iskra przemiany narodu, bo to właśnie z Warszawy wyjeżdżają pliki DCP do kin w całej Polsce, a więc właśnie stąd ta iskra się rozlewa na cały kraj. No i premiera była bardzo uroczysta, było tam blisko 800 osób, wiele mediów i co mnie cieszy, od takich typowo katolickich typu Telewizja Trwam, Radio Maria, też wiele portali katolickich, jak również pojawiły się tam takie media, które z Kościołem nie mają po drodze. Co mnie bardzo cieszyło, bo wiemy, że ewangelizacja polega na tym, żeby wychodzić do tych, którzy też o Panu Jezusie nigdy nie słyszeli. A więc jak pojawił się taki pudelek, to od razu żeśmy z tego skorzystali. Pojawiła się właśnie Wirtualna Polska. No oczywiście mam też patrona Telewizji Polskiej, więc też te kamery Telewizji Polskiej się pojawiły. Ale bardzo dużo mediów i to mnie bardzo cieszyło, że docieraliśmy do tych widzów, do których proboszcz z ambony w niedzielę nie dotrze. Także to nas bardzo cieszyło. Bardzo dużo gości, no nie tak znamienitych jak Przemysław Janiszewski, ale Modesta Maro, czy wielu innych, których już dzisiaj możecie zobaczyć na takiej krótkiej relacji, którą zrobiliśmy i żeśmy umiejscowili na YouTubie, jak również na naszym fanpage'u na Facebooku. Jak znaleźć wasz kanał i wasz fanpage na Facebooku i na YouTubie? Na Facebooku wystarczy wpisać Fundacja Filmowa Powołany. Okej. Identycznie na YouTubie, chociaż jak się wpisze w ogóle film Powołany, to już się pojawia nasz kanał, bo ta pierwsza część dobija do 4 milionów widzów, co jest niezwykłym sukcesem, także pozycjonuje się bardzo wysoko. Czyli Powołany 1 jest w internecie, a Powołany 2, Powołanego 2 gdzie możemy obejrzeć? Powołany 2 wchodzi do kin w całej Polsce od 1 marca. No i to jest nie lada wyzwanie, no bo dobrze wiecie, że kina to jest czysta komercjalizacja tego biznesu. No i wygląda to tak, że wchodzimy do kin 1 marca i się okazało niedawno, że tego samego dnia do kin wchodzi Duna część druga, która ma budżet, uwaga, $500 milionów złotych. $500 milionów złotych na film. To jest nieprawdopodobne, jakie to są pieniądze. No my przy budżecie no poniżej miliona to nawet byśmy nie śnili o takich zasięgach, jakie oni będą robili, a że mają takie pieniądze, to mają już naprawdę różne takie myki na to, żeby tą oglądalność sobie nabić, na przykład w ten sposób, że rezerwują wszystkie kina jednosalowe w Polsce, także o dobrych godzinach będzie grana tylko Duna, a wszystkie takie inne filmy są po prostu spychane na gorsze godziny, ale nie podajemy się, mamy wielu znajomych też właśnie w kinach, co nas cieszy i te kina gdzieś przemycają nas na takie godziny, żeby ten film jak najwięcej osób mogło zobaczyć.
Tak, no faktycznie tutaj się nie wygra z tą społecznością, że tak powiem, pozakościelną, czy tym bardziej hollywoodzką, ale macie jeszcze większy zasięg, bo jest to zasięg Ducha Świętego, bo tak. Obejrzałem film, zresztą dzięki tobie bardzo ci serdecznie dziękuję. No. Bardzo ci dziękuję, bo film bardzo mocny. Akurat dwie osoby, dwóch bohaterów z tego filmu znam osobiście i Klaudię, która dwukrotnie była tutaj gościem na kanale i Pawła, który Pawła Cwynara, który jest moim przyjacielem. Też miałem taki pomysł, żeby jeszcze Pawła i Klaudię na ostatnią chwilę zaprosić, ale mówię nie, dzisiaj jesteś ty i się na tobie koncentrujemy, bo myślę, że te historie, czyli Pawła Cwynara, Klaudii, Tołoczko, one są w filmie opowiedziane szerzej, barwniej. W ogóle film jest wpleciony w całą taką historię. Nie chcę tutaj jak sobie spoilerować, ale właśnie może tak zaczynając od początku, o czym jest ten film? Ten film tak naprawdę jest o sensie naszego życia, czyli o odnalezieniu naszego indywidualnego powołania. Bo wiemy, że jak odnajdziemy to powołanie, to wtedy jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. A tylko tacy ludzie potrafią zmieniać świat. Przez takich Pan Bóg może naprawdę działać, no bo jak odkryjemy przepis, czy ten sekret, który Pan Bóg złożył w nasze serca, no to wtedy zaczynamy jechać z Duchem Świętym i się zaczynają dziać niesamowite rzeczy. Tak, i kim są bohaterowie tego filmu, o kim ten film opowiada? O kim, o czym? No to już mówię, to jest wyjątkowy gatunek, bo to jest dokument fabularyzowany, a więc mamy warstwę fabularną, w której to występują naprawdę uznani polscy aktorzy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że tyle osób, tylu aktorów znamienitych odpowiedziało pozytywnie na to, żeby w tym filmie wystąpić. I to są aktorzy pokroju na przykład Henryka Gołębieskiego, znanego wszystkim z filmu Eddie, jak i tych z takich serialowych ról, jak i Marcin Kwaśny, który był tym księdzem w pierwszej części, ale również mamy gwiazdy młodego pokolenia, co mnie bardzo cieszy, jak Wiktoria Gąsiewska, Jakub Dmochowski w roli głównej, Patryk Cebulski, Patryk Smarski, Alicja Ostolska, Anna Niecioch, no wiele, wiele osób, które zagrały w warstwie fabularnej oraz jest to debiut też rodzeństwa Gąsiewskich, czyli Wiktorii i Mateusza na wielkim ekranie. I to jest warstwa fabularna, a obok niej mamy cztery historie dokumentalne i te historie dokumentalne są naprawdę bardzo mocne, bo warto wspomnieć, że warstwa fabularna jest dosyć lekko komediowa, żeby odciążyć trochę ten film, bo te dokumentalne historie są naprawdę ciężkie i mocne i naprawdę widziałem po tej premierze, że nie jedna osoba wychodziła ze łzami w oczach, ale w taki sposób pozytywny, że można wyjść naprawdę z najgorszego bagna w życiu. Tak ten film pokazuje te różne historie. No i te historie dotyczą Pawła Cwynara, którego już wspomniałeś, któremu dzisiaj Facebook zablokował konto za działania takie promocyjne właśnie w kontekście tego filmu. Ja też miałem usuwane komentarze, więc naprawdę zaczyna się dziać dużo dobrego. Oczywiście Klaudia Tołoczko, o której wspomniałeś, jest też Dobromir Makowski oraz Bartek Krakowiak. Tak, no pozostałych dwóch też znam nie osobiście, chociaż no tak, Dobromira chyba gdzieś tam się, no w każdym razie są to bardzo mocne świadectwa, szczególnie mnie ujęło zakończenie tego filmu, takie można by powiedzieć metaforyczne, takie dające nadzieję, też widać, że film kręciliście latem, tak, bo są piękne scenerie, ciepłe. I to też jest dobre, bo to też, przynajmniej ja tak to odebrałem, że to jest taki symbol wiosny Kościoła. Natomiast no, historie są bardzo mocne i tego naszego life'a pozwoliłem sobie zatytułować Święci Grzesznicy, no bo rzeczywiście ten film już zrobił bardzo dużo, ponieważ się pojawił, ponieważ się ukazał, ponieważ ktoś go wymyślił. No właśnie chciałbym spytać o to, skąd pomysł na taki film, gdzie on się urodził, kto zapoczątkował tę inicjatywę, która później się przerodziła w pierwszą i drugą część Powołanego. No to jest taka historia, ale myślę, że mogę ją opowiedzieć tutaj na twoim kanale, bo jest tutaj dużo słuchaczy, którzy no jednak mają takie głębsze rozeznania. No wszystko zaczęło się od tego, że pewien kapłan, ksiądz Piotr Śliżewski, rozeznał, że taki film powinien powstać. Następnie zgłosił się do nas, do Andrzeja Kosuby i do mnie, czyli Janka Sobierajskiego, żebyśmy taki film stworzyli, bo potrzebował filmowców, którzy mogliby taki film stworzyć. No i zaczęliśmy rzeczywiście nad tym myśleć. To pierwotnie właśnie miał być film o kapłaństwie, no ale właśnie tak żeśmy uznali, że skoro mamy mówić o kapłanach, to nie kapłanami, tylko ludźmi,
którzy coś zawdzięczają tym kapłanom. No i dlatego zrobiliśmy te 7 historii dokumentalnych, które mogliśmy oglądać w pierwszej części filmu. No i tak naprawdę to miał być taki film dokumentalny, który opowiadał historię kapłaństwa. I muszę wam powiedzieć zupełnie uczciwie, że przyszła taka niedziela, poszedłem na godzinę 13 do swojego parafialnego kościoła i to była pierwsza niedziela miesiąca, dobrze pamiętam, bo u mnie w kościele zawsze jest w pierwszą niedzielę adoracja z Najświętszym Sakramentem, taka krótka procesja dookoła kościoła i właśnie proboszcz mówi na końcu przy święty, że zaraz krótka adoracja z procesją dookoła kościoła. Ja tak siedzę w tej ławce, mówię, kurczę, tutaj żona w domu, dwójka dzieci, dzieciaki mamy takie niepokorne, jak ona sobie da radę, ale mówię, dobra, to jeszcze zostanę na chwilę. I pamiętam, że szedłem jako pierwszy za Najświętszym Sakramentem i właśnie wtedy Pan Bóg zaczął mi dawać konkretne obrazy scen fabularnych, które mogliście Państwo zobaczyć w tej pierwszej części filmu. No i ta procesja trwała 6 minut i w te 6 minut Pan Bóg pokazał mi te sceny. I to było tak przejmujące doświadczenie, że jak ja wróciłem do samochodu po tej procesji, to teraz zadzwoniłem do Andrzeja, opowiedziałem mu o tym, jak to wyglądało, po czym no, jak gdyby byliśmy na tyle też może nie przerażeni, ale się zastanawialiśmy, jak to zrobić, dlatego że takie sceny fabularne z aktorami to są potężne pieniądze, a my nie mieliśmy takich pieniędzy, więc jak to w ogóle wszystko połączyć. No i skończyło się na tym, że skoro Pan Bóg te sceny pokazał, to Pan Bóg też te pieniądze dał. Zawierzyliśmy Marii całą kwestię finansową i rzeczywiście te pieniądze spłynęły, a taki dzień zdjęciowy z aktorami to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc wyobraź sobie, że nagle Pan Bóg ci pokazuje coś i masz za chwilę skombinować kilkadziesiąt tysięcy złotych. A więc Marii zawierzyliśmy tą całą finansjerę jako producentce i te pieniądze, wyobraź sobie, że się znajdowały w soboty. Zazwyczaj to były soboty, albo pierwsza sobota miesiąca i to były takie kwoty duże, na kilkadziesiąt tysięcy raz, kilkadziesiąt tysięcy drugi raz i te pieniądze się pojawiały. No i tak zrobiliśmy ten pierwszy film i dobrze pamiętam, to już takie trochę pół żarty, pół serio. No trzeba było kogoś wpisać do napisów jako scenariusz. No więc ja tak naprawdę się nie uważałem za scenarzystę tego projektu, bo skoro Pan Bóg mi to pokazał, te historie dokumentalne no, napisało życia, wiemy, że jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Pan Jezus, no to gdzie ten scenariusz, nie? Historie były gotowe, fabuła była gotowa, no to wpisałem, że Duch Święty nam pokazał ten scenariusz tak naprawdę. A w producentkę wpisaliśmy Najświętszą Maryję Pannę, bo rzeczywiście na te finale my też nie mieliśmy tych pieniędzy, no po prostu nagle się zaczęliśmy modlić i się pojawiały osoby, które te pieniądze nam fizycznie dawały. Więc pamiętam, że to wszystko spisałem i dostaliśmy bardzo pozytywną opinię właśnie z Episkopatu Polski. To też była najtrudniejsza rzecz, bo to była kwestia posłuszeństwa. Oddaliśmy ten film pod głos Kościoła, żeby Kościół się wypowiedział, czy to jest film Boży, czy nie. Dostaliśmy ten patronat, no i właśnie zadzwoniono do mnie z Episkopatu, że jakaś pani zadzwoniła, że ona się dziwi, że tam właśnie w napisach jest Najświętsza Maryja Panna jako producentka. No to ja odpowiedziałem w Episkopacie, żeby się spytali, czy ona wierzy w świętych obcowanie. No bo skoro mamy taką wiarę, no to mi się wydaje, że trzeba przejść do konkretów. No więc tak pół żartem, pół serio, tak się to skończyło. No i po tych półtora roku od tej premiery, a właściwie 2 lata prawie, wracamy z drugą częścią filmu Powołany. Tym razem już na wielkim ekranie, w gwiazdowskiej obsadzie, z dużo większym budżetem, z dużo większymi możliwościami, ale mamy nadzieję, że cały czas z Duchem Świętym i z tym prowadzeniem Najświętszej Maryi Panny. Tak, bo pamiętam, że chyba pod koniec pierwszej części było wprost napisane, że reżyserem jest Duch Święty, tak? Coś scenariusz. Scenariusz, no, tak. No, zostawiliście tak. To, no właśnie, bo też to mnie tak trochę ujęło, mówię, czy to jest fake, czy to rzeczywiście jest prawda. Tak. I że to wszystkim błyskało po oczach, prawda, właśnie takie wprost odniesienie się do Ducha tak. Świętego. To jest też świadectwo wiary wasze. A tak właśnie teraz mi się skojarzyło, czy ty z żoną należycie do jakiejś wspólnoty? Wiesz co, próbowaliśmy się podłączyć do wspólnoty, ale no w związku z moją pracą, która jest tak niestandardowa, że nagle jesteś na planie kilkanaście godzin, to my przestawaliśmy mieć czas dla siebie. No tak. I uznałem, że moim obowiązkiem stanu w pierwszej kolejności jest bycie dobrym mężem. Jestem na codziennej Eucharystii, gdzieś zaczynam od Eucharystii, myślę, że
Na palcach dwóch rąk mogę policzyć dni, w których nie jestem na Eucharystii w ciągu roku. Nawet kiedy gdzieś lecę za granicę czy coś, to staram się albo zacząć tę Eucharystię, albo tam na miejscu pójść do kościoła, bo wiem, że to Pan Bóg prowadzi ten mój dzień. Więc trochę mnie Pan Bóg tak... Ja widzę, że Pan Bóg to wie, że nie, rodzina mi się po prostu rozpadła, gdybym teraz jeszcze jakąś tę wspólnotę wprowadzał. Bo tak jak teraz na przykład, no, moje ostatnie kilka dni wyglądało tak, na przykład w poniedziałek miałem jakieś tam zdjęcia w Warszawie, we wtorek byłem już w Paryżu, w środę rano byłem już w Krakowie, w czwartek miałem też już jakieś tam zdjęcia, czy nie, jakieś biuro w Warszawie, a w piątek już byłem we Wrocławiu. I wyobraź sobie, że tak później jeszcze, i wracałem w nocy, więc rzuciłem o drugiej w nocy z piątku na sobotę. Jak jeszcze miałem wspólnotę dołożyć, to już widzę minę mojej żony po prostu. No by się zastanawiała, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg, nie? Pytam tę wspólnotę, bo no właśnie widać, że twórcy powołanego to jest taka wspólnota, a to, co powiedziałeś, to jest też twoje świadectwo bardzo ważne. Może i ty być może masz, nie wiem, nie znam cię aż tak, jakieś świadectwo do opowiedzenia, to pewnie na materiał na jakieś inne spotkanie, ale no powiem ci, że bardzo mnie tutaj... Nie, że zaskoczyłeś, ale takie dałeś bardzo dobre świadectwo tego, że jesteś codziennie na Eucharystii, bo to już wymaga dużo, tak mi się wydaje, nie wiem, ale wydaje mi się, że to wymaga dużo wysiłku, dużo samodyscypliny i to też jest świadectwo dla tych wszystkich, którzy tutaj ten materiał zobaczą, że skoro szukaliście pieniędzy na ten, szukaliście, no czy otrzymywaliście po prostu, byliście otwarci na wsparcie finansowe, tak. No to ono przychodziło. I to nie tak, że Pan Bóg jakby wynagradzał to, że jesteś codziennie na Eucharystii, ale to jest właśnie łaska wiary. I powiem ci, że dzięki, że się tym podzieliłeś, że o tym powiedziałeś, bo tutaj na czacie się pojawiło takie pytanie, ktoś napisał, żałuję, że ja nie mam żadnego powołania. No właśnie, nieprawda. Jak to jest? To nieprawda, znaczy zacznę od tego, że dzięki, Szewczenku, tą Eucharystię tak wyłuszczyłeś, bo to jest bardzo ważne, bo trzeba zacząć od tego, że kiedy chcesz być w takiej bliskiej zażyłości, intymności, jak z przyjacielem, to musisz po prostu poświęcać czas. Czas jest tym, co buduje relacje. Więc jak nie poświęca się czasu na budowanie relacji, chociażby właśnie z Jezusem, najbardziej w Eucharystii, to nie ma szans później, żeby ta osoba ci się żeby dała ci powiedzieć jakieś sekretne rzeczy, prawda? Więc nie ma możliwości wejścia w powołanie. Znaczy jest, no, ale bardzo, bardzo trudno tak na okrągło. Jeśli się nie uczestniczy w Eucharystii, to jest w ogóle klucz do życia duchowego. Eucharystia, to wszyscy o tym wiem, że to jest szczyt. Tak jak mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego. Ale rzeczywiście powiem ci, że ostatnio się spotkałem z takim człowiekiem, który mówi, że ma tyle pracy, takiej Bożej, że on aż czasami nie ma czasu na Eucharystię. I ja tak mówię, no, że ja im więcej mam pracy, tym ja bardziej jestem na Eucharystii. Że widzę, że tym bardziej potrzebuję przylgnąć do Jezusa, nie? Że tym bardziej potrzebuję Bożej pomocy, tym bardziej potrzebuję tej Bożej obecności, tego błogosławieństwa, tego prowadzenia do dobrego rozeznania, żeby się nie pomylić w tym wszystkim. Więc ta Eucharystia jest naprawdę potrzebna. A druga rzecz, o której tutaj powiedziałeś, o tym powołaniu, no nie ma tak, że nikt nie ma powołania. Jeśli Pan Bóg stawia cię w konkretnym miejscu na świecie, w konkretnym czasie, w bardzo określonej rzeczywistości, to znaczy, że chce przez ciebie coś przeprowadzić. I jestem tym przekonany, że te talenty mamy w swoich sercach, te powołania na pewno mamy, no tylko właśnie trzeba je odkryć i o tym tak naprawdę opowiada film Powołany 2. I tutaj dobijam trochę do sedna tego filmu, trochę wyspoileruję, ale rzeczywiście jest tak, że na pewnym etapie tego filmu widz się zorientuje, że to nie jest tak, że widz ogląda film, ale że to ten film ogląda go. Że to tak naprawdę kalkuluje swoje życie, że to są takie rekolekcje, że to jest rachunek sumienia. To jest wiele takich rzeczy, o których możemy powiedzieć z perspektywy takiej duszpasterskiej, ale też takiej teologicznej. Tam są takie symboliczne trzy dni, w ciągu których ta cała akcja się dzieje. Są postaci biblijne, jak Paweł, jak Ewa. Ta Ewa to jest właśnie taki nowy kościół, który mnie się odradzał. Zauważmy, że ksiądz wchodzi do kościoła, to nie klęka. Czyli prawdopodobnie ten kościół jest w takiej ruinie, że nawet być może nie ma tam tego, co tam ma być. I to jest to nowe pokolenie, które ta Maryja sprowadza do tego kościoła poniekąd. I to jest właśnie to, o czym mówił święty Janek Bosko, nie? Że w czasach ostatecznych będą te dwa filary i to będzie Eucharystia i właśnie kult Maryjny.
Tak, powiem ci, że naprawdę mocne świadectwo i jeszcze chyba raz obejrzę ten film, jak już powiedziałeś o tych trzech dniach, bo to też mamy wielki post. Ten film, można spokojnie go porównać do rekolekcji, można nazwać ten film rekolekcjami, takim bardzo osobistymi, które się nawet jak ogląda w kinie, no to one przemawiają do nas, jak niegdyś miał ten dar święty Jan Paweł II, który mówił do milionów, ale każdy czuł, jakby do niego osobiście mówił. Tak, tu widzę, że się Paweł Cwynar pojawił na czacie i wszystkich serdecznie pozdrawia. Tak więc Paweł, jeden z bohaterów filmu, też jest. No właśnie, jak wy tych bohaterów znaleźliście? Bo mówisz, że jest siedmiu, tak? W tej części jest czterech. Tak, ale tak. W poprzedniej części też szukaliście bohaterów. Jak w ogóle wpadliście, że tacy bohaterowie mają się w waszych filmach, czy tym filmie Powołany 2 pojawić? No to są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest takie rozeznanie. Mhm. Czyli oddajemy Panu Bogu kompletnie to, co on by chciał zrobić. Patrzymy na to, gdzie on te nasze drogi kieruje. Przyznam się szczerze, że przy pierwszej części spróbowaliśmy zrobić tak, że pojechaliśmy tam po takie świadectwo, taką osobę, którą żeśmy do końca nie rozeznali i czuliśmy w sercu, że to nie jest ta osoba, ale żeśmy tak pojechali sprawdzić, czy nam się czasem coś nie obzdurało. No i szybko się okazało, że Pan Bóg miał rację. I tutaj wiesz co, te historie, które występują w tym filmie, to są historie, które są bardzo aktualne i to są historie, które bardzo dotykają współczesnego człowieka i to są historie na czasie. Warto wspomnieć na przykład, że chociażby w zeszłym roku, nie wszyscy o tym wiedzą, że w zeszłym roku było najwięcej prób samobójczych wśród młodzieży w historii naszego kraju. Dlatego na przykład mam historię Bartka Krakowiaka, który chciał skoczyć z okna na warszawskim Mokotowie. Mamy historię Klaudii Tołoczko, która budowała swoją opinię na opiniach w internecie, na lajkach, na subach. Więc coś bardzo aktualnego w dobie TikTokerów i YouTuberów i całej masy takich influencerów. No mam historię Dobromira Makowskiego z kwestii narkotyków. No tutaj to już jest niezła działka, która rzeczywiście na takich przynajmniej warszawskich imprezach, no to jest już, no nie powiem, że standardem, ale bardzo często się pojawia i w coraz młodszym wieku. No ale kwestia dopalaczy, no to już dobrze o tym wiemy, że te historie dotyczą całej Polski. No i Paweł Cwynar, który jest z nami. No ta gangsterka gdzieś imponuje jednak facetom, więc pamiętam, że nawet po pierwszej części filmu jeden taki dresik do mnie podszedł i mówi: o, żałuję, że tam nie było takiego właśnie gangstera, który tutaj jeździł samochodami i tak dalej. I rzeczywiście to jest też taka odpowiedź na potrzeby tych chłopaków, że oni myślą, że agresją, gangsterką zrobią sobie piękne życie. A więc proszę bardzo, Paweł opowiada, jak jest w rzeczywistości. Tak, to są rzeczywiście bardzo aktualne świadectwa. Mam znajomego księdza w Warszawie, który mówi, że jak przechodzi przez centrum Warszawy, to po prostu czuje zapach trawki, który się gdzieś unosi. Nie? I to jest jakby, znaczy nie wiem, czy normalne, ale tak jakby trochę się przyzwyczajamy do tego. No, mówisz, że twoim patronem jest święty Jan Maria Wianej, ten, który głosił Ewangelię z, no właśnie, Zambony. Ty jako ambonę wykorzystujesz, no film, wykorzystujesz internet i powiedz w ogóle, jak się to twoje powołanie do tego, żeby takie filmy realizować, narodziło? No z tym to jest bardzo ciekawa historia, ale zacznę od tego, że to święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział takie bardzo słynne zdanie, że jeśli nie wejdziemy z filmami wartościowymi do kina, to nasze kościoły będą puste. Mhm. I to jest piękne zdanie, które pokazuje to, co się wydarzyło w Europie Zachodniej. Przejdźmy się po ulicach, nie wiem, Brukseli, zobaczmy to, co tam się dzieje. Pozamykane kościoły. To samo się dzieje Anglia, czy wiele innych krajów, w których ostatnio byłem. I to moje powołanie zaczęło się też w dosyć taki sposób. Ja widzę, że Pan Bóg patrzy na serce. I to było tak, że słuchajcie, bardzo lubiłem sobie oglądać filmy wieczorem, zanim się ich położyłem spać. Bo właściwie już je nad łóżku oglądałem. Jeszcze oczywiście przed ślubem. Jeszcze byliśmy w narzeczeństwie. I to wyglądało tak, że pewnego razu wyskoczył mi zwiastun filmu o egzorcyzmach. No i mówię, okej, okay, no to sobie obejrzę ten zwiastun. No i powiem szczerze, że jak go obejrzałem, to byłem tak załamany. Był taki, wiesz, taka katolipa. Oglądasz i widzisz, że to po prostu wieje takim paździerzem. Ja mówię, kurczę, Panie Jezu, jak Ty naprawdę istniejesz, to jak to jest, że te takie filmy na Twój temat są tak słabo zrobione, naprawdę. Byłem tak zażenowany, dobrze to pamiętam, że byłem tak załamany,
że usiadłem do komputera i napisałem maila do tego producenta, że ja w 3 dni zrobiłbym to zupełnie za darmo i 100 razy lepiej, nie? I wyobraź sobie, że następnego dnia ten producent do mnie zadzwonił i mówi, że tak, że da mi te materiały. Ja wtedy pracowałem w telewizji i zmontowałem mu ten zwiastun, oddałem. No i tamtej pory zaczęliśmy współpracować. Zrobiliśmy kilka produkcji, które obiegły cały świat na kilka milionów widzów. No i w międzyczasie czułem takie powołanie, że Pan Bóg pokazuje mi, żeby iść po własne produkcje, ale takie własne w sensie, że z nim oczywiście, ale żeby próbować to robić autorsko. Że to są takie produkcje, które właśnie wymagają takiego głębokiego życia religijnego, właśnie codziennej Eucharystii, sakramentów, działań też wspólnotowego. I tak patrzę teraz na te lata wstecz i widzę, że właśnie Pan Bóg postawił mi takiego Andrzeja Kocubę, z którym razem zaczęliśmy robić te rzeczy. No jak się oglądamy wstecz, no to widzimy masę tych świadectw, bo są tysiące historii osób, które naprawdę przemieniły swoje życie po tych filmach, co mnie bardzo cieszy. No i takim koronowaniem, myślę, jest historia z zeszłego tygodnia, dokładnie z czwartku, czyli tydzień temu. Tydzień temu na największym międzynarodowym festiwalu katolickim otrzymaliśmy tak zwanego katolickiego Oscara za film Powołany. A więc to jest najbardziej prestiżowa nagroda. Tak jak kiedyś miałem urodziny, to zawsze znajomi mi życzyli tego Oscara. No to proszę bardzo, kochani, spełniło się. W przyszłym tygodniu ma do mnie przyjechać paczka z Rzymu, bo tam była ta gala, tam był ten festiwal. Żeby dotrzeć do tego miejsca, trzeba było pokonać w cudzysłowie oczywiście. Bo ja się bardzo cieszę, że te produkcje powstają. No ale to było ponad 2000 produkcji na tym festiwalu. A my tak naprawdę jesteśmy tylko takimi skromnymi reprezentantami tych, którzy nam uwierzyli, bo te filmy, które robimy, to są filmy wspólnotowe, od widzów dla widzów, a więc robimy je razem, wspólnie. My to jak gdyby tylko stajemy po to, żebyśmy mogli jeszcze razem cudzamen skleić i doprowadzić do końca, ale to są dzieła wspólnotowe. To nie jest tak, że to jest film mój, Andrzeja albo tam czyjś. Nie. To na pewno tak nie jest i to nas cieszy, że ci ludzie to też widzą i że też mogą realnie wpływać na rzeczywistość wokół nas, że tworząc takie filmy możemy naprawdę kreować rzeczywistość, która się dzieje wokół nas i to widzimy zarówno w tych złych mediach, gdzie możesz naprawdę wykręcić piosenkami popowymi albo jakimiś filmami bardzo dużo zła dookoła i tak samo można zrobić bardzo dużo dobrego. No i właśnie wspólnotowo nam się to powolutku udaje robić też dzięki, Przemku, twojej pomocy. No powiem ci, że skoro do mnie wielkiego grzesznika ten film bardzo mocno przemówił, naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak bardzo mnie tutaj przeniknie takim światłem, no gdzieś tam te moje mroki, no to tym bardziej do innych on będzie przenikał i ten w ogóle Oscar, który otrzymaliście właśnie katolicki, to jest też jakby dla was znak. No mówisz, że to nie jesteście jakby na pierwszym planie, no ale Pan Bóg też się przecież i twoimi Andrzeja pasjami, talentami posługuje, was wykorzystuje jako narzędzia posłuszne, które no formujecie się ty na pewno przez Eucharystię codzienną i to jest też, no myślę, że taki owoc, też potwierdzenie tego, że idziecie w dobrym kierunku, bo ten film już poszedł i on będzie zbierał owoce, tak jak i pierwsza część Powołanego, którą obejrzało ponad 4 miliony, tak jak zaznaczyłeś, osób. Natomiast, no właśnie, to jest też świadectwo waszej wiary, nie? Tych, którzy przy tym filmie byli, którzy no mnóstwo, myślę, że dziesiątek, setek, tysięcy godzin, tysięcy, chyba nie wiem, ja tam nie umiem liczyć, ale mnóstwo tysięcy czasu własnego, który moglibyście gdzieś wykorzystać, produkując być może jakieś świeckie produkcje, gdzie wy zarabialibyście miliony, wykorzystać. Tak, tak. Dlatego no święty Jan Maria Wianej, o którym powiedziałeś, to też nie wiem, kiedy go sobie wymyśliłeś jako patrona, ale pewnie na bierzmowanie. Nie, właśnie ja tak dostałem, słuchaj, od moich rodziców. Jestem Jan od Jana Maria Wianeja. I co ciekawe, wiesz co, no jeszcze urodziłem się w ogóle w niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Tak, na 50 urodziłem się, no. Więc to taka... Wszystko jasne. Odkryłem to w ogóle po latach, nie? Więc to tak powolutku. To w takim razie pytanie tutaj na czacie pani Monika zadaje, a który etap powstawania filmów jest dla pana najważniejszy, pani Janku? No tak naprawdę ten początkowy, czyli dobre rozeznanie. Ja sobie zdaję sprawę, że mając 35 lat na karku,
i to można łatwo policzyć, że taki film się produkuje no prawie 2 lata. Więc ja wiem, że tych filmów nie zrobię więcej niż powiedzmy, no nie wiem, tam 10-15, nie? Bo to będzie jakieś 25 lat i to już akurat co tu więcej robić na tym USB dole, prawda? No ale jak gdyby rozeznanie jest kluczowe, bo jak się pomylę, to ja mam 2 lata w plecy i to jest bardzo dużo, prawda? Wobec tego, że poszedłeś na nie takie studia, nie? I nagle po 2 latach się orientujesz, kurczę, nie ten kierunek, nie? A więc to jest bardzo trudne, ale właśnie dzięki temu, że jestem na tej codziennej Eucharystii, to ja widzę, że Pan Bóg wiele rzeczy z tych takich moich prostuje. Mi się czasami coś wydaje, że mam zrobić tak, ale widzę, że Pan Bóg właśnie tak to prowadzi często dłużej w czasie, ale dzięki temu oczyszcza to z takich moich naleciałości. I to jest na przykład jedno z cech dzieł Bożych. Bo jak chcemy sobie tak rozbić już te rzeczy dokładnie, no to ja bym podzielił te dzieła na dzieła Boże i dzieła na chwałę Bożą. Dzieła na chwałę Bożą to są takie dzieła, które my ludzie realizujemy i bardzo często one się w ogóle Panu Bogu nie podobają. I to jest zabawne, że to katolicy realizują na chwałę Bożą. Nie, na przykład filmy katolickie z wulgaryzmami, nie? No tak. I to śmieszy, nie? Ale na przykład są takie rzeczy. I ja widzę później po tych wyświetleniach, tam nie wiem, kilkaset wyświetleń, nie? Czy kilka tysięcy, to ja wiem, że gdyby nie ma tym błogosławieństwa. Ale są takie dzieła Boże, które Pan Bóg sam przeprowadza, tylko wybiera konkretnych ludzi do tego, żeby te dzieła zrobić. No i właśnie to się później cechuje tym, że to jest oczyszczanie z takich ludzkich naleciałości, czyli właśnie jest próba czasu. No i jest też oczywiście próba te najtrudniejsze posłuszeństwa Kościołowi. Choć oczywiście nie mam żadnych ślubów, no to jestem oczywiście katolikiem i podlegam pod urząd papieski, tym samym pod naukę Kościoła katolickiego, więc wszystkie filmy, które oddaję, wcześniej oddaję pod głos Kościoła, żeby się Kościół wypowiedział swoim zdaniem. A więc ten etap jest najtrudniejszy, a później jest tylko gorzej, no. No bo wiesz, robisz film, no nie wiem, no umawiamy się na przykład w listopadzie na premierę. Słuchajcie, robimy premierę 20 lutego, nie? No i słuchaj, i 2 tygodnie temu rolnicy mówią, słuchajcie, zróbmy strajk w Warszawie, nie? W centrum Warszawy, tam gdzie mamy kino. No to ręce ci opadają. Albo ustalasz, że wchodzisz 1 marca do kina, teoretycznie wszystko jest okej, okay, nagle Duna, część druga z budżetem 500 000 000 zł wjeżdża do kina, nie? Ci bukuje kina. A więc to jest cały czas pod górkę i rzeczywiście dużo łatwiej jest robić filmy komercyjne, gdzie przychodzisz, nagrywasz rzodkiewkę do reklamy Knora, dostajesz kilka tysięcy złotych, wychodzisz i tyle, nie? A więc to jest cały czas walka, cały czas trudności. No ale ja myślę, że to... Ale mimo to właśnie czuję takie wspomnienie w sercu, taką radość, że robi się te dobre rzeczy. I to też jest taka inspiracja być może dla innych, że no te pieniądze nie do końca się liczą. Wiadomo, że są potrzebne, żeby utrzymać rodzinę, ale naprawdę mnie dotykają te cytaty z Pisma Świętego, że szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane i rzeczywiście tak jest u nas. Że wszystko, niczego mi nie brakuje. Ani razu nie było tak, że byłem głodny, ani razu nie było tak, że dzieci były głodne. A więc, ale to też wymaga bardzo dużo pracy, więc też bym chciał na przykład robić tylko takie dzieła Boże, ale często jest tak, że muszę też właśnie robić te takie komercyjne projekty, które dają mi to, że ja mogę te Boże dzieła zrobić. No niestety tak czasami jest, trzeba na 2 etaty popracować. A więc to jest ciężka robota, no, ale co ci będę opowiadał, sam wiesz jak jest. Zgadza się i podejmujemy to no, z radością, czasami też na pewno z trudem. Tutaj ktoś napisał, tylko zabierzcie dużo chusteczek do kina, bo łzy płyną same. No właśnie tego się nie spodziewałem, że te historie, bo historię i Pawła Cwynera i Klaudii to oczko znam dobrze, ale jednak dowiedziałem się dużo więcej z twojego filmu, z waszego filmu niż to, co do tej pory o nich wiedziałem. Tak więc no można tę historię na różny sposób opowiedzieć i zawsze Duch Święty coś nowego z niej wyciągnie. Kiedy ona pójdzie i już idzie teraz w świat, to myślę, że jest mocnym przesłaniem dla ludzi młodych. No właśnie, dla kogo jest ten film? Komu byś ten film polecał, żeby obejrzał? Film jest adresowany do wszystkich widzów i to jest warte zaznaczenia. Od 12 roku wzwyż. Uważam, że są, mimo tego, że nie zrobiliśmy tam ani jednej sceny na gości, ani sceny z wulgaryzmami, to mimo wszystko jednak są takie rzeczy, których osoba poniżej tego 12 roku życia nie zrozumie. I właśnie tak sobie myślę, że ten film jest dla każdego widza od 12 roku wzwyż, bo i rodzic znajdzie coś dla siebie w kontekście swoich dzieci, i dorosły znajdzie coś dla siebie inspirującego, chociażby taki rachunek sumienia, i młodzież znajdzie coś dla siebie,
bo to są też historie opowiedziane z perspektywy też młodych ludzi. I co jest ciekawe w tym filmie, to jest to, że właśnie mamy te historie dokumentalne i czasami one pokazują cały przekrój życia bohatera, czyli od powiedzmy 6 roku życia, na przykład do 50. A więc to jest tak szeroka skala, że każdy znajdzie coś dla siebie. I też myślę, że po tym filmie wiele osób będzie mogło inaczej spojrzeć na chociażby na osoby bezdomne, które mijają na ulicy, że nam się często wydaje, że po prostu on tak chciał czy coś, a na przykład historia Dobromira Makowskiego pokazuje, że po prostu uciekł z domu dlatego, że ojciec chciał go zabić, kiedy miał 12 lat. I stąd jak gdyby takie historie, więc mam nadzieję, że ten film pozwoli ludziom na taką refleksję, żeby innych nie oceniać. Tak, no właśnie tutaj ta historia Dobromira, czasami możemy, mi też się często zdarza ocenić kogoś bezdomnego, że no właśnie, ocenić go źle, a nie wiemy, jaka historia za tym stoi. Widzę, że tutaj na czacie zameldowała się Fundacja Filmowa Powołany. Szczęść Boże, pozdrawiamy Was, kochani, bardzo serdecznie od całego zespołu. Cieszymy się, że jesteście i słuchacie tej rozmowy. Tak więc pozdrawiam serdecznie Fundację Filmową Powołany. Można Was cały czas wspierać także finansowo. Tak, będą tam linki jakiś do zrzutek czy jakichś innych, jak to wygląda? Wiesz co, na ten moment nie. Dlatego, że zrobiliśmy już ten jeden film i też po prostu zbieramy finanse wtedy, kiedy potrzebujemy. Okay. Na ten moment po prostu tego nie potrzebujemy i skupiamy się na pracy takiej czysto już teraz promocyjno-marketingowej, żeby ten film dotarł do widzów. Wiesz, no kiniarze często mówią o jakichś takich zasięgach, o tym, żeby tych widzów zdobyć. Ja bardziej patrzę na serca, że my potrzebujemy trafić do ludzkich serc. I im więcej tych serc naświetli się tym filmem, to myślę, że lepiej nie tylko dla rodzin, ale też w ogóle dla wspólnot, czy nawet dla naszego kraju, bo no, żyjemy w jednym społeczeństwie, dokonujemy jakichś wspólnych wyborów i myślę, że ten film jest naprawdę takim dobrym katalizatorem wartości, że warto obejrzeć i naprawdę wtedy ten czas Wielkiego Postu temu bardzo, bardzo sprzyja i rzeczywiście już niedługo, jak tylko ten film w kinach pogra w kilka tygodni, to chcemy poinformować wszystkich o tym, że rozpoczynamy kolejny film właśnie po to, żeby robić kolejne takie dobre rzeczy. Też chcemy zaprosić różnych darczyńców do tego, żeby ten film powstał, bo tak jak żeśmy wspomnieli, na te filmy nie ma budżetów, naprawdę nie ma. Mało kto chce na nie dawać pieniądze. Zresztą widzimy na to, co się dzieje teraz na Facebooku, gdzie Pawła Cwynara po prostu zablokowano za to, że promował film Powołany 2. Mi skasowano komentarze. No, dzieją się różne takie rzeczy, no, z którymi się musimy uporać, więc każde wsparcie to jest na wagę złota i myślę, że warto podziękować tym osobom, które nas wspierają i to też z tego miejsca czynię i niedługo damy Wam znać na temat kolejnego filmu. Świetnie, pytam o to wsparcie finansowe, bo tutaj się pojawiły pytania, jak można Was wesprzeć finansowo na czacie, takie pytania. Natomiast no, tutaj kanał Moc Słabości, oczywiście jeżeli będziesz chciał się pojawić, to możesz nawet w nocy tutaj nadawać, nie ma problemu i mogę Ci nawet nadać jakieś administracyjne tutaj prawa, żebyś mógł sam nadawać, bo to są takie dzieła, które warto po prostu szerzyć, żebyś mógł też swobodnie działać. Wiem, że macie swoje media i tak dalej, potężne, natomiast no też jakby tutaj z mojej strony no otwartość moją dla Was proponuję i możecie działać, nie ma żadnego problemu. O, bardzo dziękuję, Przemku. To dla nas też bardzo dużo znaczy, bo te wszystkie filmy naprawdę powstają tylko dlatego, że angażują się ludzie dobrego serca. To jest tylko ten powód. Pojawiają się takie słowa w filmie, nie powiem w którym miejscu, że każdy z nas jest powołany. No właśnie, jak to rozumieć i do czego jesteśmy powołani? Nie wiem, czy akurat byłeś przygotowany na takie pytania, ale pewnie dużo pytań różnych dostawałeś w czasie przedpremiery, tak więc już jesteś tutaj ograny, że tak powiem, przetrenowany w tych pytaniach, ale no kwestia powołania, co to znaczy, że każdy z nas jest powołany? No powiem Ci, że zadałeś takie pytanie, którego nikt mi nie zadał, także, także możesz być dziennikarzem, bo wybiłeś się na tle tych wszystkich kilkuset pytań, które mieliśmy we wtorek. Ale wiesz co, no, powołanie to jest ja tak to rozumiem, że powołanie to jest taka indywidualna droga do nieba i że każdy z nas ma tą drogę zapisaną w sercu i oczywiście można na to powołanie w jakiś sposób natrafić, nie wiem, na przykład, nie wiem, jesteś piłkarzem, prawda, i orientujesz się, że masz talent i grasz tą piłkę, jakoś ci dobrze idzie, więc mniej więcej ogarnąłeś, że masz taki talent, prawda, że to jest to twoje powołanie do grania w piłkę. Niektórzy się orientują, że są dobrymi nauczycielami na przykład.
ale też spotkaliśmy na pewno wszyscy takich nauczycieli, którzy tego powołania nie mieli. No i mi się wydaje, że to jest, znaczy jestem o tym przekonany, że z Panem Bogiem dużo łatwiej to powołanie odkryć. I to powołanie z kluczem do szczęścia, to jest bardzo ważne. Że kiedy odkrywałem to powołanie, to właśnie nawet takie proste rzeczy jak, nie wiem, jesteś na przykład śmieciarzem i to naprawdę może sprawiać ci radość i możesz się czuć tym naprawdę bardzo dobrze. Mało tego, możesz być najlepszy w swoim fachu. I mnie to bardzo dotykają takie słowa arcybiskupa Fultona Sheena, który powiedział, że każdy z nas ma do odegrania taką rolę na tym świecie, prawda? I kiedy opadnie ta kurtyna sądu ostatecznego, to nie będzie ważne, jaką rolę graliśmy, ale jak żeśmy ją odegrali. I to jest bardzo ważne, żebyśmy te swoje role odgrywali najlepiej, jak się da. No bo tak naprawdę, no właśnie o tym też mówi kardynał Wyszyński, że to właśnie z naszego działania korzystają inni. A więc róbmy najlepiej to, co potrafimy, a przede wszystkim odkrywajmy to swoje powołanie podczas chociażby Eucharystii czy adoracji. Tak, ty jesteś doskonałym przykładem, w jaki sposób można powołanie, swoje pasje i zainteresowania nie tylko odkryć, ale też na Bożą chwałę wykorzystać. Tutaj to rozróżnienie, które dokonałeś, że na Bożą chwałę można coś robić, ale tak naprawdę jakby nie uwielbiać Pana Boga takim działaniem i wtedy no, Pan Bóg albo błogosławi, albo po prostu sami chcemy w cudzysłowie te nasze dzieła błogosławić. No wasze akurat, patrząc tak po ludzku, po wyświetleniach, czy też po zainteresowaniu filmem Powołany 2, Pan Bóg błogosławi mocno i Duch Święty mocno przez nie działa, tym bardziej, że no, jest tam dużo symboliki, film pojawił się w trakcie Wielkiego Postu. Czy ty masz jakiegoś swojego ulubionego bohatera z tych, no powiedzmy z części drugiej Powołanego? No wiesz, jak to jest, Przemku, nie? No tak, że nie możesz tak powiedzieć wprost, ale to jakbyś chciał, tak, no właśnie, nie wiem, jak masz tego wybrnąć w sumie. No właśnie, to jest tak, że jakbym, nie chciałbym właśnie jednych poświęcać drugim. Rzeczywiście odnajduję się w tych historiach. Znaczy przyznam szczerze, że w każdej z tych historii coś odnajduję. U Klaudii widzę to rzeczy, za dużo czasami siedzę nad tym telefonem, co mnie też irytuje, bo czasami mój zawód tego wymaga po prostu, że musisz wejść na tego Face'a i udostępnić te rzeczy. Ale przyznam się szczerze, że nie mam Instagrama, dlatego celebryci właśnie tutaj mówią, że nie istnieje, bo nie mam Instagrama. Ale ostatnio próbowałem założyć i w 6 minut Instagram mi to konto skasował na 180 dni. Nie wiem dlaczego, ale mówię, dobra, to znaczy, że może to mi nie jest potrzebne. Ale tak samo też odnajdujemy się w innych historiach tych bohaterów. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, to jest bardzo ważne, że ten film jest uniwersalny. I to, co mnie bardzo cieszy, to ten film jest na tyle uniwersalny, że Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, to jest taka instytucja, która przeprowadziła badania w ponad 100 szkołach, bardzo ochoczo podpisała się pod tym filmem i wyprodukowała konspekt zajęć lekcyjnych, które nie są religijne. I to mnie też cieszy, że ten film nie jest religijny, taki stricte. Przyznam się szczerze, że w filmie Johnny jest dużo więcej księdza niż w naszym. A tutaj są czyste problemy ludzkie. Oczywiście, że w tych historiach punktem zwrotnym zawsze jest Pan Bóg. To nie da się tego ukryć. Natomiast cieszy mnie to, że właśnie te lekcje w szkołach mogą być poprowadzone nie tylko na lekcji religii, ale mogą być poprowadzone na innych zajęciach i suma summarum to i tak ludzi doprowadzi do tego, że przełomem w życiu tych osób był Pan Bóg. To jest niesamowite, że na podstawie waszego filmu można poprowadzić lekcje nie tylko religii, ale po prostu lekcje w szkole, czyli to przesłanie gdzieś tam Duch Święty, powiedzmy w ukryciu, w ten sposób może działać. Tutaj pytanie z czata się pojawi, na czacie się pojawiło, a kiedy film będzie dostępny na YouTubie? Na ten moment film będzie w kinach. Mhm. Od 1 marca na tym się koncentrujemy, wszystkie działania temu poświęcamy. Dlatego, że kina też mają swoją karencję. To jest, no, to jest tak, znaczy my żeśmy tego doświadczyli przy pierwszej części filmu Powołany, któreśmy od razu udostępnili za darmo i kiedy chcieliśmy dać film do kina, to kina powiedziały, nie, to my już tego filmu nie bierzemy, dlatego, że nie za darmo na YouTubie i widzowie nie kupią biletów, tylko pójdą sobie do domu obejrzeć w internecie. I tak naprawdę to zawsze ma dwa końce, prawda? Na przykład szkoły nie mogły wyjść na ten film do kina. Bo jedni uczniowie ten film widzieli, a inni już tego nie widzieli. A nam zależało też, żeby trafić do tych widzów, którzy tego filmu by nie oglądali nigdy. A więc na przykład takich też uczniów, którzy nie mają po drodze z kościołem. A kiedy mamy wyjście grupowe do kina,
to pójdą i ci, co obejrzą, i ci, co by tego nie obejrzeli. A więc znowu trafiamy do tych właśnie osób, które po drodze nie mają z Panem Bogiem, a na tym naprawdę zależy, bo no, statystyki są jakie są, to są twarde dane, z tym się nie dyskutuje. 10% rocznie młodzieży odchodzi z lekcji religii i to jest już klasyk w ostatnich latach. I co ciekawe, to jest bardzo, to jest w ogóle bardzo sugestywne, że symultanicznie 10% jest mniej powołań kapłańskich. A właściwie może nie powołań, bo to też trzeba dobrze powiedzieć, odpowiedzi na powołanie kapłańskie, bo ja myślę, że Pan Bóg powołuje tak samo. Tylko czy my odpowiadamy? No właśnie wątpię, dlatego że jak nie ma się tego gruntu, serca ułożonego na głos Pana Boga, to jak można to odpowiedzieć? Jak można ten głos w ogóle usłyszeć? Dlatego próbujemy też wejść do tych szkół, wejść w te miejsca, gdzie proboszcz z amboną nie wejdzie. Wchodzimy w też ta premiera. Wiesz, no zrobiliśmy tę premierę stricte po to, żeby zainteresować media, które nigdy by na taki film nie przyszły. Jakbyśmy zrobili tę premierę w kościele albo salce parafialnej, no to kto by przyszedł? No wiadomo, że tylko nasze media. A tak jak robisz w dużym miejscu, oczywiście to wszystko kosztuje i trzeba to po prostu zrobić, ale robimy te koszty tak naprawdę są po to, żeby przyprowadzić tych ludzi do kościoła, a mój kierownik duchowy uczy mnie, że dla Pana Boga nie liczy się ani zysków, ani kosztów. Mhm. A więc więc jak robimy, to robimy, no wiesz. To jest niesamowite, że i Pudelki, Wirtualne Polski i te wszystkie media świeckie się zjawiły, chociaż pewnie w tym czasie dużo też się działo w Warszawie. I no to jest znak, że idziecie dobrą drogą. Ktoś tutaj pyta, czy będą castingi do nowej części? Czy będą castingi? No ja powiem szczerze, że no my drugiej, trzeciej żeśmy nie planowali. Więc też bym skłamał, że nie wiem, że coś planujemy teraz. Ten film, który teraz planujemy, to myślę, że możemy powiedzieć też, bo już niedługo będziemy otwierać zbiórkę na ten film, to będzie film o Panu Jezusie przez pryzmat Alicji Lęczewskiej. Podpisaliśmy już umowy z rodziną Alicji Lęczewskiej. Zrobiliśmy już dokładną dokumentację. Od zeszłego roku ją prowadzimy w Szczecinie. Mamy już wstępnie rozpisany taki draft scenariusza. Pracujemy nad tym, żeby te zdjęcia zrealizować w najbliższych miesiącach. No ale najpierw musimy skupić się na tym, co już jest w kinach, żeby nie zawalić tej naszej pracy dwuletniej, a następnie przyjdziemy do produkcji płynnie następnego filmu i tam na pewno będziemy potrzebowali mocnego wsparcia, bo ten film też w ogóle nie będzie film taki, gdzie można by jakoś zagrać komercyjnie, prawda? Bo powołanego to powiedzmy, że no takie przemiany życiowe, to jeszcze ktoś tam się może chciałby się włączyć, może nie wiem, producent alkoholu, który by chciał gdzieś tam zrekompensować ten alkoholizm w Polsce, to się dołoży z jakiejś fundacji czy coś. A tutaj to jest film już stricte duchowy. No, czytałeś te zapiski Alicji Lęczewskiej, wiesz jak to wygląda. To będzie film bardzo taki intymny, ale o miłości, o tej pięknej miłości Pana Boga do człowieka i tych takich trudach i przede wszystkim ofierze. Dlatego będziemy próbować wejść z tym filmem na Wielki Post już za rok. No bo historia Alicji Lęczewskiej, czy no wiadomo, że wszystkie te historie Boże muszą się upodobnić do historii Pana Jezusa. No, historia Pana Jezusa osiąga szczyt swojej miłości na Golgocie. A więc to będzie ten czas, kiedy będziemy z tym filmem chcieli wejść. Tak jak Pan Jezus wszedł na krzyż, to my będziemy chcieli wejść na ekran. I stamtąd też, żeby Pan Jezus mógł tych ludzi do siebie przyciągać. Czyli współczesny święty Jan Maria Wianek, który jako ambonę wykorzystuje współczesne media społecznościowe, tak działacie, i też Alicja Lęczewska, która myślę, że INSPE będzie błogosławioną czy też kanonizowaną w przyszłości, będzie was wspierać. To jest też niesamowita informacja, którą podałeś, że taki dokument, taki film będzie realizowany. No właśnie, a w jaki sposób, czy może inaczej, pytając o Powołanego 2, czy wcześniej rozmawialiście z Pawłem Cwynarem, z Klaudią i z tymi wszystkimi innymi, z Bartkiem, z Dobromirem o ich historiach? Wybieraliście, co jest ważniejsze, co mniej ważne, no bo to są długie historie. Jak to w ogóle wyglądało od strony takiego przygotowania, jeżeli chodzi o głównych bohaterów? Tak, to jest też bardzo ciekawy etap produkcji, na którym dużo wcześniej musimy poznać te historie. Jeśli na przykład ta historia nie jest opublikowana na jakimś YouTubie, to prosimy tą osobę, żeby nam tą historię spisała, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że mamy jakiś tam konkretny budżet, ale też czas, w którym ten film możemy pokazać, czyli takie świadectwo powinno trwać nie dłużej niż 12 minut w naszym przypadku.
No i musimy na niektóre rzeczy, na niektóre akcenty postawić, znaczy na niektóre momenty mocniejszy akcent postawić, a niektóre po prostu musimy skrócić albo wręcz nawet usunąć, bo zazwyczaj są dla nas nieistotne. Znaczy wiadomo, że dla bohatera to jest bardzo subiektywne podejście, bo dla niego wszystko jest ważne, ale ja jestem tutaj takim trochę adwokatem diabła, który patrzy na to, co po prostu temu widzowi się przyda w życiu. I tutaj niektóre rzeczy musimy skracać, usuwać, a niektóre właśnie musimy wygrać bardzo porządnie. I to musimy, nad tym musimy rozsądnie spojrzeć. No i tak naprawdę patrzymy, tak naprawdę taka osoba musi mieć w ogóle kilka cech, nie? Osoby, które zapraszamy do projektu, to musi być osoba przede wszystkim już ugruntowana, czy od tego nawrócenia musi minąć no, kilka dobrych lat. Po drugie, no, muszą być owoce tego nawrócenia, bo jak nie ma owoców, to nie ma co nagrywać, wiadomo. To po prostu musi być konkret. Jak się idzie za Panem Jezusem, to jak nie ma owoców, to znaczy, że się źle poszło. To nie tędy droga. Jak się idzie z Duchem Świętym, to jest naprawdę bardzo dużo, jest o czym mówić. Każdego dnia masz o czym mówić. Oglądasz się po tygodniu i patrzysz, ile osób przyprowadziłaś do Pana Jezusa albo przyprowadziłeś. Jak nie masz takich osób, no to znaczy, że coś jest nie tak. Że gdzieś to działanie Pana Boga w Twoim życiu zanika. Więc gdzieś trzeba się z tego znowu nawracać i patrzeć, co jest nie tak i co można poprawić. I druga rzecz jest taka, czy trzecia nawet, no to jest środowisko, czyli opinia środowiska. Bo często różne osoby mają o sobie różne mniemanie, ale to wejść ze środowiskiem, w którym ta osoba żyje. Choć tak jak mówisz, na przykład Jan Maria Wianney, no znamy tego historię. On miał w wiosce taką jedną kobietę, która go oskarżyła o współżycie. I on, to jest niesamowity święty, ja z niego czerpię garściami, bo on, słuchajcie, przez całe życie tej kobiety, on jej nigdy nie powiedział, że ona skłamała. Dlatego, że on tak dbał o jej wizerunek, mimo tego, że ona była po prostu kłamczuchą i grzesznicą, to on nie chciał, żeby ludzie na nią krzywo spojrzeli, że on powie, że ona skłamała, prawda? I on się za nią modlił, składał ofiary i skubana, jak umierała, to dopiero się przyznała, że to było kłamstwo. Także ja widzę, że Pan Bóg naprawdę, my tak po ludzku chcemy wiele rzeczy prostować na siłę, gdzieś się bronić, a naprawdę ja widzę, że to po prostu trzeba ofiarować te osoby i Pan Bóg tak prostuje te historie. Oczywiście, no nie ma nawrócenia bez ofiary, a więc te osoby, które gdzieś tam nas krzywdzą, czy gdzieś tam nas pomawiają, ja też jak ktoś tam gdzieś coś próbuje do mnie już mówić, to by się za tą osobę modlę, po prostu nie rozmawiam, bo widzę, że to do niczego nie prowadzi, prawda? No, powiem Ci, że mocnym akcentem, coś Ci przerwałem, ale mocnym akcentem zakończyłeś tutaj ten wywód. No właśnie, co tak na koniec jeszcze chciałbyś nam powiedzieć, jakieś takie, z czym byś nas chciał zostawić, zostawiając nas też od 1 marca z powołanym dwa w kinach? Wiesz co, to ja może na koniec zostawię, już jak zwykle już mówimy o tym Kościele, to zostawmy też głos Kościoła, czyli błogosławiony Carlo Acutis powiedział, że wszyscy rodzimy się jako oryginały, a wielu z nas umiera jako kopia. I ten film jest takim filmem, który odkrywa w nas ten oryginał, który pierwotnie Pan Bóg złożył w nasze serca. A więc dlatego wszystkich zachęcam do tego, żeby pójść na ten film, żeby nastawić to swoje serce na te takie 90 minut promieniowania łaski Bożej z ekranu i być może zabrać też osoby, które nigdy by na taki film nie poszły, dlatego że jest grany w ponad 100 kinach w całej Polsce. To się bardzo rzadko zdarza, jeśli chodzi o takie filmy katolickie. I mało tego, jest opakowany w taki sposób na tyle interesujący, że może zainteresować tego widza niewierzącego, bo gra tam i Wiktora Gąsielska, i Henryk Gołębieski. Czyli i dla młodych, i dla starych. I te historie są tak poruszające, że wystarczy teraz wejść na jakieś takie portale i poczytać relacje z tej premiery osób, które naprawdę nie mają po drodze z Panem Bogiem, a mówią po prostu, że były no, zdruzgotane tym, co zobaczyły, tak pozytywnie, że to ich zrujnowało po to, żeby ich odbudować w przyszłości. No właśnie, gwiazdy zagrały, bo tak trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o stronę aktorską. Wiktoria Gąsiewska to jedna z moich ulubionych aktorek młodego pokolenia i tak trochę nie dowierzałem, patrzyłem na plakat, czy to ona, czy nie ona. Mówię, no muszę ją w akcji zobaczyć. A była na przedpremierze, Wiktoria? Nie była. Miała spektakl w Szczecinie w tym samym czasie. No jakoś to się nie udało zgrać. Wiktoria jest bardzo zajętą osobą, dużo pracuje. Ja tak naprawdę liczyłem, że ona się skontaktowała ze swoją menedżerką, ponieważ jesteśmy na jednej grupie wszyscy, więc tam żeśmy ustalili datę. A jak zadzwoniłem do jej menedżerki w styczniu, to się okazało, że ten termin już jest zajęty na spektakl w Szczecinie. No ale gdyby, wiesz,
jeszcze będzie okazja. No, film będzie grany w kinach. Tak no naprawdę to teraz to z... O właśnie, to jest ciekawa rzecz, dzięki, że mi powiedziałeś. Ale kończąc już, tak naprawdę wszystko się rozegra teraz na pierwszy weekend. Od 1 do 3 marca. Dlatego, że to jest tak zwany weekend otwarcia. Czyli tyle, jeśli dużo osób pójdzie na ten film w pierwszy weekend otwarcia, to kina zostawią nasz film na dobrych godzinach w tygodniu. To jest niestety czysta komercja. Kina patrzą, co im się opłaca. Jeśli na ten film pójdzie mało osób, to go wypierniczą po tygodniu, a po dwóch też go nawet nie będzie. Tak się stało niestety z filmem Tadeusza Syki, Powstanie z 1863. Po dwóch tygodniach tego filmu w kinach po prostu już nie było. To jest bardzo trudne też dla producenta, czy dla reżysera, czy dla całej ekipy, bo wszyscy wkładają to 2 lata pracy, się okazuje, że po tygodniu filmu po prostu nie ma w kinie. Strasznie trudna rzecz. Wiadomo, że później gdzieś są te takie rynki VOD, czy jakieś inne platformy, ale teraz jest tak, że w kinach są 4 premiery tygodniowo. Co tydzień 4 nowe filmy wchodzą do kina, dlatego że przez pandemię te filmy były wstrzymane, produkcje dalej produkowały te filmy. Pandemia się skoczyła, kina się otworzyły i po prostu całe tsunami filmów jedzie teraz po prostu do tych kin i co tydzień 4 nowe filmy utrzymać się w tych kinach. Teraz to jest naprawdę no, cud. Także ja zapraszam wszystkich ludzi, którzy mają w sercu takie poczucie, że chcą zmienić rzeczywistość wokół siebie do tego, żeby zabrać innych do tego kina i na ten pierwszy weekend otwarcia, 1-3 marca, pójść z całą rodziną, tak, 1 marca to jest piątek, będzie dniem wolnym prawdopodobnie, tak? Więc no zapraszam, no, zróbmy to razem, tak jak zrobiliśmy wiele innych produkcji. Zapraszamy razem innych do Pana Boga. Tak, to w takim razie wszyscy, którzy ten naszą rozmowę GoLife'a obejrzą i też oglądają teraz, to udostępniamy na Facebookach, Instagramach, wszędzie, gdzie możemy, zwiastun do Powołanego 2 i też sami się staramy o tym filmie po prostu mówić, bo w ten sposób no, szerzymy dobro i to jest też w naszym jakby nie tylko możliwości, ale też obowiązku jako chrześcijan, jako katolików, żeby o tym, co dobre, mówić dalej. Bo zło nie ma tutaj żadnych, zło w znaczeniu krzykliwości, nie ma tutaj żadnych barier, jest dużo głośniejsze, dlatego nie bójmy się mówić i zachęcać innych do tego, żeby poszli do kin, szczególnie właśnie w ten weekend 1-3 marca, czyli nie ten najbliższy weekend, ale następny, na Powołanego 2. Tu jeszcze jest takie pytanie na czacie, czy ten film będzie, czyli Powołany 2 będzie w kinach w Stanach Zjednoczonych? Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było i prowadzimy rozmowę z dystrybutorem, żeby ten film wszedł do kin za granicą. To są bardzo trudne rzeczy, dlatego że ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Natomiast na przykład jest tak, że jeden film się przyjmie w Stanach albo nie wiem, w Finlandii, a drugi się nie przyjmie. U nas na przykład filmy skandynawskie, no zobaczcie, nie oglądają się kompletnie. Są takie niszowe projekcje. Dlatego na przykład wiem, że pierwsza część filmu Powołany nie obejrzałaby się dobrze na przykład w Ameryce Południowej, bo tam z kolei wszyscy, którzy się wypowiadają, muszą gestykulować, żywo opowiadać swoją historię. A Polacy no, mają to do siebie, że jak mówią o swoim nawróceniu, to raczej to mówią tak intymnie, prawda? Więc dla nich w ogóle, dla Latynosów, to jest niewiarygodne to świadectwo, jeśli tam się nie gestykuluje, się nie emocjonuje. Więc to są bardzo ciekawe kulturowe takie historie. Ale będziemy się starać, żeby wejść do tych kin w Stanach też, chociażby dla Polonii. Ale na pewno można taki seans zorganizować, czyli po prostu napisać do dystrybutora, do Rafaela, że chcieliby taki pokaz zrobić i my możemy wysłać taką kopię filmu i chętnie byśmy taki film oczywiście udostępnili po to, żeby ci ludzie po prostu mogli taką produkcję zobaczyć. Mamy też zrobione napisy, od razu powiem po angielsku, więc można zabrać od razu anglojęzycznych znajomych z Brooklynu, żeby zobaczyli jak się w Polsce robi filmy. Tak jest. No Andrzeja Sobczyka też serdecznie pozdrawiamy z Rafaela. Tutaj 2 tygodnie temu był naszym gościem na live'ie. Bardzo Ci, Janie, Janku, dziękujemy za to, że poświęciłeś nam tę godzinę, żeby opowiedzieć o kulisach powstawania Powołanego 2, o tym też no, swoim świadectwem się podzieliłeś. Dzięki, że dałeś nam taką zachętę do codziennej Eucharystii, bo widzimy po Tobie i po tych dziełach, które tworzysz z ludźmi Tobie najbliższymi, których trzeba by tu wymieniać, począwszy od Twojej małżonki, przez Andrzeja i tych wszystkich, którzy no, współpracują z Tobą i są na co dzień w Twoich pracach, że przez nich, przez Was działa Duch Święty. Tak więc wielkie dzięki też od nas dla Was, że podjęliście takie inicjatywy, że znajdujecie w sobie tyle zapału i no, przez te wszystkie trudności jednak przechodzicie takim, tak jak przez morze rozwarte, prawda, Izraelici wychodzący z ziemi niewoli.
Tutaj Paweł Cwynar jeszcze na czacie pisze, trzymajcie się, tak więc Janie, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. No to ja dziękuję, to dla mnie zaszczyt, że mogłem wystąpić w takim pięknym live'ie, no, z taką gwiazdą ekranu katolickiego. Tak, czyli właśnie twoimi bohaterami twoich filmów i tymi, którzy przez których Duch Święty działa, a szczególnie właśnie przez Ciebie i przez Twoich, no przez żonę, przez życzymy Ci generalnie wszystkiego, co błogosławione. Będziemy pamiętali o Tobie w naszym codziennym różańcu o godzinie 7 rano, żeby też takim zapleczem, takim supportem duchowym dla Ciebie i dla Was być. Dlatego Janek, wszystkiego błogosławionego. Na koniec jeszcze pomodlimy się krótką modlitwą, oddając chwałę temu, który przez nas działa i który też, kiedy go uwielbiamy, odwzajemnia nam łaskami przez Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Wielkie dzięki również wszystkim tym, którzy tutaj w naszym live uczestniczyli, za Wasze świadectwa, pytania. Ten live zostaje zapisany, będzie tutaj się znajdował na kanale, będzie można do niego wracać. Taki jeszcze raz apel, żebyście ten zwiastun powołanego 2 rozsyłali gdziekolwiek możecie. I do Was wszystkich i z Tobą Janek, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Raz jeszcze wielkie dzięki. Na koniec sobie jeszcze obejrzymy zwiastun powołanego 2. Dzięki Janek, pozdrowienia również dla Twojej małżonki i dla Twoich dzieci. Bardzo dziękuję Przemek za wszystko. Dzięki kochani. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Z Bogiem. Ale to przecież nie jest moja wina! A może moja? Są takie wydarzenia w naszym życiu, których kompletnie nie rozumiemy. Chłopie, porypało cię. Mamo. No, ale melanż. Okej. Wszystko mi wolno. Ale czy wszystko przynosi korzyść? Awans? No, polemizowałbym. Trzeba pomalować te chwile. Sam? Mógłbyś poprosić kolegów o pomoc. Co jest? Chcą nas dojechać za dealowanie na nie swoim terenie. O! Stary, nie teraz. Widzisz, gdzie jesteśmy? Pan nie przyszedł do muzeum, tylko do pracy. Zamieniłem bejsbola na pistolet i wszedłem do tak zwanej już pierwszej ligi, na moją miarę. Naćpałem się pierwszy raz, drugi, trzeci i już później poleciało. Nagle staję się zupełnie inną osobą. Zaczynam dostawać coraz liczniejsze propozycje ze sesji zdjęciowej. Pamiętam taki moment, kiedy ja otworzyłem okno i przestałem się bać. I ja wiedziałem, że ja to po prostu zrobię. Nie policzę ci za to spóźnienie. To jest chyba jakaś pomyłka, bo ja to akurat mam pracę. Tak? A jaką? Catering prowadzę. Nagle otwieram oczy i walczę o życie. Pierwszy raz poczułem, że jestem wolnym człowiekiem. Chcę zmienić moje życie. Gdzie tutaj, no? Poczułem, że nie wszystko stracone. Można postawić wszystko i walczyć o siebie, o swoje życie.